dobry. Jesteśmy zadowoleni po tym meczu, bo 3 punkty wracają z nami do domu. Byliśmy do tego meczu przygotowani, wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać po Olimpii. I niestety z pierwszej połowy troszkę brak koncentracji w najprostszych elementach w podaniu przy przyjęciu piłki powodowało to, że tak naprawdę Olimpia tworzyła sobie sytuację z kontrataku. Powiedzieliśmy sobie troszkę mocniej o tym w szatni, że no trzeba się skupić na tych prostych rzeczach, bo to jest jakby jeden sposób, jak możemy stracić bramkę z Olimpią. Cieszy skuteczność, bo sytuacji dużo nie było, a byliśmy przy tym skuteczni. No, ode mnie tyle. Widać w drugiej połowie, bo to zmianę takie trochę nastawienia właśnie w tych prostych elementach i to też przez to przedaliśmy tą piłkę i oddaliśmy swoje, jakby oddaliśmy Olimpię od własnej bramki, więc myślę, że pod koniec już było widać, jak chłopacy złapali luz i nawet pod presją mocą przeciwnika, no potrafiliśmy z tego wyjść. No kolejne spotkanie, gdzie przegrywamy, co prawda z bardzo dobrym zespołem, który widać, że ma wysoką jakość piłkarską, ma charakter, ma pomysł na to wszystko i nie przypadkiem są liderem tej ligi. Co mogę o nas powiedzieć? No, chcieliśmy bardzo mocno zmazać tą plamę, jaką tydzień temu żeśmy tutaj sobie sami zrobili. I myślę, że wchodząc w ten mecz mieliśmy parę momentów, gdzie mogliśmy jednak coś wyciągnąć więcej. Niestety no, katastrofalna skuteczność po raz kolejny. Znowu obijamy poprzeczki, znowu nie trafiamy gdzieś w kluczowych momentach czysto w piłkę. A takich momentów dzisiaj mieliśmy 3 czy 4. Sytuacja Kostkowskiego czy Czernycha. No i powoduje to, że się męczymy. A bramki, jakie tracimy, no to co wyprawia defensywa w ostatnim czasie, to są jakieś w ogóle poza piłkarskie rzeczy. No, pierwsza sytuacja, gdzie piłka leci 40 metrów po przekątnej i nikt nie skacze, wpada między stopera obrońcę bocznego, gdzie młody chłopak miał tyle czasu, że mógł ją sobie przyjąć, wszystko mógł sobie zrobić, a my się przyglądamy. A druga bramka to już nie będę tego komentował, bo tak naprawdę ona sama się komentuje i na tym poziomie zawodnicy o jakimś doświadczeniu, o jakimś powiedzmy CV nie powinni takiego numeru robić w momencie, kiedy gonimy wynik. Bo mieliśmy kilka stałych momentów gry, mieliśmy kilka sytuacji, gdzie ta piłka przed tym polem karnym powiedzmy się znajdowała i tylko brakowało tak naprawdę tej kropki na D. A tu taki numer nam wykręcają doświadczeni zawodnicy i to nie wiem nawet jak to nazwać, bo mówię, no, jestem rozczarowany ich postawą dzisiaj. Po raz kolejny zmiany nic nie wniosły i tak naprawdę tu trzeba porozmawiać z niektórą grupą zawodników, że to już nie są przelewki i oczekujemy od nich więcej, bo mówię, no, jak trzeba gonić wynik, to potrzebujemy zdeterminowanych zawodników chodzących z ławki. A tu na razie nic się nie dzieje w tym kierunku i musimy tutaj no, powziąć jakieś tutaj środki, żeby temu zaradzić. Mówię, mamy złapać mleki dołek. Musimy teraz tutaj wspólnie się z tego wygrzebać, bo tak jak mieliśmy początek rundy sezonu fajny, tak teraz no, lecimy troszkę w dół i ciężkie mecze przed nami. Do tego jeszcze kartka Czernycha czwarta, która wyklucza go w kolejnym meczu. Co prawda z naszego punktu widzenia była niezasłużona. No ale sędzia podjął taką decyzję, a nie inną. Nie będziemy tutaj krytykować ani komentować, po prostu akceptujemy ten fakt i jedziemy bez Czernycha do Jastrzębia. Czeka nas ciężki tydzień, musimy sobie uporządkować kilka spraw, które niewątpliwie w ostatnim czasie w zespole wystąpiły i mam nadzieję, że za tydzień już w Jastrzębiu w poniedziałek zobaczymy inny zespół. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo na teraz nie rozpieszczamy naszych kibiców, pomimo że gdzieś tam mamy dobre momenty, stwarzamy tych sytuacji multum, jesteśmy chyba nawet w pierwszym miejscu w lidze o obitych poprzeczkach i słupkach. Jakby to zamienić na bramki, to byśmy tutaj troszeczkę z innym nastrojem rozmawiali. A tak niestety kolejna porażka, co najgorzej to przed własną publicznością, bo mówię, mamy fantastycznych tych kibiców, którzy cały mecz dopingują, śpiewają, a my ich tutaj niestety zawodzimy i też musimy wziąć tutaj to na klatę i po raz kolejny ich przeprosić. W każdym mikrocyklu pracujemy nad tym wykończaniem. Budujemy tak akcję, żeby ta piłka była dostarczana w pole karne, czy przed Gutowskiego, czy przez dzisiaj akurat Richerta.
I tych piłek bardzo dużo było dostarczanych. No niestety zatrzymywały się albo na pierwszym obrońcy, albo gdzieś tam nieskutecznie żeśmy to finalizowali. I tutaj Czerny chyba miał dwie, bo to, co miał z głowy, potem dobijał po uderzeniu Frelka. No to muszą być gole. Od takiego napastnika się wymaga, żeby on to strzelał. Niestety on tego nie strzela, my nie mamy punktów i też musimy tutaj porozmawiać z nim. Co się tutaj dzieje, że nagle zawodnika, który wchodzi z przytupem w ten sezon, nie wiem, nie trafia po prostu prostych rzeczy, no ma kłopot z jakimś w ogóle wykańczaniem, te dwa strzały, które oddał, też były słabej jakości, nie wiem, zobaczymy, no musimy tutaj zastanowić się, bo mówię, naprawdę dużo tych treningów mamy, dużo mu pokazuję materiałów, ma stworzony nawet swój folder, gdzie pokazujemy mu wzorce innych napastników, a także jego akcje, pokazujemy mu, gdzie ma się znajdować, w jaki sposób Gutowski tą piłkę dostarcza. No niestety, no ciężko się przebić przez pewne rzeczy i dopóki tu gdzieś nie znajdziemy tej recepty, no to musimy szukać innych rozwiązań, a mam nadzieję, że w końcu on się obudzi i też zacznie strzelać, aczkolwiek to nie tylko na nim tu spoczywa ta też strzelanie bramek. Gutowski po raz kolejny obija poprzeczkę. Richardowi tam zabrakło w jednej sytuacji kroku. Kurowski gdzieś tam uderza, Frelek uderzał, bramkarz szłapie. No, Kostkowski nie trafia prostej piłki przed polem karnym z drugiego metra. No, ciężko cokolwiek powiedzieć. No, nie mamy już na takie rzeczy tak naprawdę pomysłu, no bo to są stuprocentowe sytuacje. No, na tym poziomie się już powinno to trafiać. To, co zresztą pokazał zespół Zagłębia, gdzie dwie sytuacje mieli tak naprawdę, które takie sobie wytworzyli, jedną bramkę, czyli powiedzmy nawet nie ze 100% sytuacji, z 70% powiedzmy, a drugą to, żeśmy my im zagrali, podali i tutaj no nie wiem nawet co, jak odnieść się do tej drugiej bramki, bo mówię, w swoim życiu wiele widziałem, ale to co dzisiaj zrobili numer chłopacy, to chyba sami nie wierzą w to, że do takiej rzeczy dopuścili.